Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Moi drodzy, jest to ostatni odcinek i no cóż, zmierzamy przed siebie. Tutaj, tak jak sądziłam, będzie cutscenka. You've reached the top, Lara. There's nowhere left to go but down. You're rebuilding the army of Atlantis. This pyramid breeds far more than the soldiers you've faced. With the Scion, I now have the means to create anything I desire. What is it you desire, Nattla? It takes three to rule. Tihokan and Qualopec were too weak to destroy what stands in the way of the Seventh Age. But you have the strength to claim this seat beside me. Immortality has its price. But what are a few lives to sacrifice for your dreams? This is madness. This is what you've been searching for. The answers you've sought your entire life are within the Scion. Everything you've done has led you to this place. You're here because you belong here, Lara. That's who you are. I'm sorry, Father. Ojej, dobra. Okej, widzę, że mi się to nie udaje, to co chciałabym zrobić. Mamy walkę z bossem. Ale chciałabym, wiecie, w inną stronę może. Chociaż widzę, że... Gra mi dała możliwości wyboru. Natomiast no niewiele nam to... daje? Nie no, daje nam to trochę. O, jak mi przykro, Rosia spadła. Dobra, podtrzymamy się przy krawędzi. I walimy w Rosię. No, kolego. Ale ty jesteś paskudny. Weź w Rosię, Lara, w Rosię, proszę cię. O, właśnie o to chodzi. Ja nie chcę być tak blisko ciebie, wiesz? Wziąłbyś się troszeczkę przesunął. Aj, nie zrobiłam uniku, bo kliknęłam sobie w zły przycisk. Wrą się strzelaj, koleżanko, wrą się, proszę. Czego ona nie rozumie? Nie wiem.
Ej no! To też było głupie, bo mi nie strzeliła. O, pięknie. Już jednej nie masz, przykro mi bardzo. No, przykro mi serdecznie. No, to musiało być chybione. Weszliśmy sobie za bardzo w ścianę. No chodź. No, strzelaj, strzelaj, strzelaj. Wiecie, mogłabym wziąć lepsze pistolety, ale prawda jest taka, że jesteśmy w stanie to zrobić normalnie na tych. No właśnie, jak widzicie, sam sobie spadł, rozwalił sobie głupi ryjek. Pięknie. No to co, pozbieramy sobie trochę amunicji. Punkt kontrolny był. Tam było dziecię, które zostało zniszczone, niestety. Bardzo często tak jest, że w tych wszystkich grach, gdzie Lara podąża za śladami swojego ojca, za jego czynami, to ostatecznie okazuje się, że trzeba po prostu... Wiecie, co zrobić, no... Trzeba to porzucić. O, najgorzej. No właśnie, jeden z gorszych momentów. To wiecie co, od razu bym sobie może wyposażyła strzelbę. Wiecie, żeby... nie było potem problemów. Dobra, pięknie. Udało się. Tutaj musimy... Na szczęście się udało. Kolejna amunicja. Dobra, no strzelbę mam wyciągniętą. Najwyżej będziemy zmieniać broń. O kurde! Uff! Jezu, ale się wystraszyłam. Ja pierdolę, nie? Co? Wystarczy trzy strzały z shotguna wystarczą na tego skurczybyka? To się nie spodziewałam. Dobra, to chyba potrzebuję tego, ale widzę, że nie zdobędę tego tak, jakbym chciała. Och, przestraszyłam się tego dziadostwa. Już zapomniałam. Jak to wszystko działa. Dobra, jakaś dźwignia jest. Dźwignia nam zamyka drzwi i otwiera te drzwi. O, cześć. Gdzie jesteś? A, jesteś tutaj i mnie uprzykrzasz życie. No. Widzę, że taki strzał ci często wystarcza. Tam na górę mogę wejść. Mogę też się dostać niżej. O, jasne. No chodź. O mój Boże. Ałano! Chyba nie powinnam dostać punktu kontrolnego. Jak myślicie? Chyba nie, bo... on się pojawił w takim dosyć chujowym miejscu, gdzie mogłabym naprawdę sobie zrobić krzywdę i zginąć. Ej, tutaj się mogę gdzieś dostać. Ha, nie dostanę się. Tu jest jakiś zbiornik z wodą. W takich miejscach może być woda? Dobra, to się przyda. No, nie celujesz w to, powaga. No. Już się miałam spytać, co jest z tobą nie tak. O, witam. Co przyszło tym razem do mnie? O, ty przyszedłeś.
standard. O, już po? No dobra, to niech będzie. A, okej, okay, tam na dół nie chcemy spaść. To zanim tam jeszcze zrobię, to tutaj coś jest w tym pomieszczeniu? Nie. A, bo tu jest więcej takich przejść chyba. Super. Tak, tu jest więcej tego. Coś tu jeszcze może się wykluć. Tak, może się wykluć. Gdzie jesteś? Widzę, że Lara ma problemy ze sobą. Okej, na szczęście mam coś takiego jak apteczka. Au. A ty się utopisz dzisiaj w wodzie. Papa. Tam się jakoś muszę dostać na drugą stronę. I chyba od tej strony wejdziemy. Tam jest jeszcze jakaś dźwignia. Tu mogę coś zrobić, ale tam chyba muszę się dostać trochę inaczej. Ale czy ja tutaj doskoczę? Nie. Ej, to było głupie. Z mojej strony. Nie było punktu kontrolnego? Nie, nie było. A co się stanie, jak zanurkuję do wody? Ha, tu coś jest, jakaś dźwignia. A, dobrze. To brzmi logicznie. W takim wypadku. Dobra, chwilowo żadnych niespodzianek nie ma dla mnie jeszcze. To bym się jeszcze rozejrzała tutaj, chociaż raczej nic nie widać. Tu się wysunęło i w sumie mogłabym skorzystać. Ja pierdolę, ja się wystraszyłam. Jezu, nie róbcie tak. Kurde, gro. Wziąłbyś sobie poszedł gdzieś indziej. O, o, o. Przesuń się tak. Jezu, ty paskudo, no każesz mi zejść, każesz mi. No jasne. No przecież. Żyjesz jeszcze? O mój Boże, dobra. Spróbujmy tutaj. Zacznijmy od tego. I tak zaraz będziemy mieli towarzystwo. Gdzie? No jasne. Z dupy się zres. Przecież. Dobra. Gdzie jesteś? No tak, jasne. Dobra. Wydaje mi się, że jak pójdę tu, to też mi się coś nagle zrespi na ryj. Dobra, tu są puste kokony. Dobra, chodzi na to, że już nie powinnam mieć żadnych większych niespodzianek. Ale muszę przyznać, że moje serduszko miało zawał. O, proszę bardzo. Tu nawet możemy skorzystać. Chociaż podejrzewam, że tu właśnie o to chodzi zresztą.
No, cześć. Lara oczywiście nie umie strzelać. O, jasne. Bugged game. Kocham marnowanie amunicji. A po co mi są wrota powrotne potrzebne? Nie wiem. Ojej, rusz się, koleżanko. Aj, nie tu. A jednak tu. Niemożliwe. Dobra, potem stąd wylezę normalnie, wychodzi na to. No jasne, tak. Na pewno tą bronią gdzieś trafisz w cokolwiek. Co jest? No. Szybciej bym strzeliła tak chyba. No. A nie się męczę 1000 lat po prostu, nie? No i dobra, już mnie nic nie interesuje. Dobra, nie zebrała tej apteczki, to nie. Jak nie potrzebujesz, to nie zbieraj. Dobra. Oh, kolejne miejsca z lawą. Uwielbiam. Chyba nie w ten sposób. Ała! Okej. Czy to oznacza, że tutaj muszę się trochę jednak pospieszyć? A nie sobie tak, wiecie. Oj, ojej, oj, oj, dobra. Tutaj chyba na dół, co? Nie? Jak to nie? Okej, to jeszcze raz. To było dziwne. Dobra, przynajmniej już wiem, jak mam skakać. Tu do góry, tu do góry. Oj, i tutaj na bok. No tutaj na pewno nie na dół. Musimy tutaj w bok. I wychodzi na to, że tutaj muszę na dół. Dobra. Tu mogę wejść po apteczkę. I tutaj w dół. A i tam do tyłu. No i tutaj chyba na dół. Tak. Wow. No i oczywiście tutaj nie ma punktów kontrolnych. Dobra.
Uf, dobra. Okej. Chyba żyjemy. Tam się mogę przechuśtać. Ha, po apteczkę. Wiecie co, nie wiem, czy to jest warte świeczki. Ej, no dobra, tu są aż dwie apteczki, to... Sekret to mnie tam, wiecie, nie ima. Ale dwie duże apteczki... To już jest coś. No i dobra. No, nie wierzę. Thousands of years I've waited for this moment. Do you realize what you've done? Blood on your hands. Do you believe it was spilled for the good of all man? For your own selfish desire? Inside yourself, Lara. Your heart is as black as mine. Wow, shit. Oła, no poważnie, tak się będziemy bawić? Dobra, tutaj ukradnę sobie zmieniła na maszynowe. Wow. Dobra. Weź ty się, koleżanko, przestań ciskać. I się w ogóle furia nie ładuje. Dobra, poczekamy. Gdzie jesteś? Czemu nie się w ogóle furia nie ładuje? Ktoś mi powie? Czy to jest ten moment, w którym zostaje mi używać tylko i wyłącznie pistoletów maszynowych? Hej! Nie wiem. Hej, ona tak oberwała? Od czego niby ona tak obrywa? Gdzie jesteś? Tu jesteś. A, to był pierwszy etap walki chyba. Tak, jasne. Tak, to jest ten moment, gdy to robimy. O kurde! O mój Boże! Tak, ładuje ci się furia. Serio? Nie mam amunicji? No to wolę zwykłymi cię walić. O mój Boże. Gdzie jesteś? No, koleżanko. Oj, nie tak! O mój Boże, co to było głupie, jak to było głupie. Jezu, naprawdę miała furię gotową, a ja się... Serio? Ale bez sensu. No, ajajaj. Jaka głupota. Nie tak. Gra mnie teraz będzie, wiecie. No.
No i co? Denerwujemy się. Ojej. No, kurdele, no. Jaka ona jest ten. No i właśnie to nam za bardzo chyba nic nie da, z tego co ja kojarzę. Kurde, najpierw muszę dać strzałkę. Ja pierdolę, nie. Ale się będziemy męczyć, wiecie co? Gra mi dosłownie podpowiada, co mam robić, a ja jestem głupia. Dobra, mamy furię jej. No jak to nie wyszło? Jezu, no co jest grane? No, brawo. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Pięknie. Strzelaj w nią. To by to w ogóle zrobiło jakąś krzywdę, koleżanko? Bo ja mam wrażenie, że nie za bardzo. Au. Ała. Jezu, znowu to zrobiłam, nie? Jestem głupia. Strzelaj. Dobra, mamy szansę. Odkryłam, jak to się robi. No, koleżanko. Oj, za wcześnie. Oj, teraz to już w ogóle chybiłam. Dobra, niedużo nam zostało. No. Ała. No, strzelaj, strzelaj sobie, strzelaj. Nie robi to na mnie za dużego wrażenia. No, jeszcze tak chyba z raz i będziemy mieli to. Podejdę do niej trochę bliżej, bo będziemy się cackać tak dłuższy czas. Mamy to. Jeszcze quick time event.
Moi drodzy, właśnie udało nam się zakończyć ostatni poziom w grze, czyli Zaginiona Wyspa, ostateczne starcie. Co za tym idzie, również udało nam się zakończyć już całą grę. Możemy sobie zobaczyć wszystko, co nam się odblokowało. Czyli bonusy, kody, powtórzyć poziom, muzyka, galerie i komentarze. I to by było tak naprawdę na tyle. Albo mi się wydaje, albo nam się aktualnie coś pobagowało. Nie, jednak nie. Czy chcemy zapisać? Myślę, że możemy zapisać. Nowy zapis. Zapis 14. I mamy, moi drodzy, napisy końcowe. Cieszę się bardzo, że udało mi się skończyć tę część Tomb Raidera. Tak jak Wam już wspominałam parę razy, miałam parę podejść do tej gry, nigdy nie udało mi się jej samej skończyć tak w 100%. Mimo, że znałam zakończenie. No i co? I mam nadzieję, że Wam się podobało. Ogólnie widziałam, że seria z Tomb Raidera i Legendy i tutaj Anniversary naprawdę przypadła Wam do gustu, także bardzo mnie to cieszy. Zastanawiam się, czy wziąć na warsztat kolejnego Tomb Raidera, czyli Underworld, które kończyłoby nam tą trylogię Legend, Anniversary i właśnie Underworld. W sumie byłoby fajnie, nigdy tamtej części nie przeszłam. Legendę, no, udało mi się raz przejść. Raz miałam podejście, gdzie nie skończyłam gry. Tutaj już Anniversary też się udało przejść, więc można by było pójść za ciosem i skończyć kolejny obręb, taki trzech części, które mówią nam o historii Lary. Wiadomo, później mamy już te nowsze części, czyli tego Tomb Raidera z 2013 roku, później Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider. Wszystkie te gry nagrywam u siebie na kanale, z tym, że Shadow nie skończyłam, bo seria nie przyjęła się jakoś bardzo dobrze. Natomiast myślę, że fajnie byłoby też do niej wrócić, ale to myślę, że dopiero jakbyśmy ograli Underworld. Mam też parę innych gier gdzieś tam w zanadrzu, które chciałabym nagrać na kanale. I myślę, że zrobię ankietę, bo już jakiś czas temu udało mi się odblokować kartę społeczność na YouTubie. Doznałam już tego zaszczytu, więc myślę, że moglibyśmy z tym spróbować i być może ankieta pokaże, co będzie kolejną serią, czy wrócimy do Gothica, czy może pójdziemy w jakąś całkiem inną grę niż Tomb Raider, czy wrócimy do serii, które już były na YouTubie, czy na moim oczywiście YouTubie, czy coś całkiem nowego. Jeszcze pomyślimy nad tym. Tak czy inaczej, dziękuję Wam już bardzo serdecznie za śledzenie tej serii. Zapraszam Was do kolejnych. Tak jak mówię, nie wiem, co to jeszcze będzie, ale na pewno będzie to spoko rzecz i w sumie no, cieszy mnie to, że udało się grę skończyć. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę już dla Was montować ten film i pomyśleć nad jakąś nową serią. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!